troszkę, trochę spalona, no ale cóż. Parkowaliśmy tutaj na dole. Jak widać, ten zamek, którego nie możemy znaleźć. Wikingowie i grabili tutaj okoliczne wioseczki. Bardziej uciążliwe jest to, jak ktoś stanie z boku. Cześć, witamy Was na nowej miejscówce. Cześć, no ja widzicie po ostatnim spotkaniu ze słońcem na klify, które tak nagle nieoczekiwanie wyszło. Buźka trochę spalona, no ale cóż, kto by się spodziewał, że z takich chmur wyjdzie takie słońce, nie byłem przygotowany, nawet kremu nie miałem. Jak oddaliliśmy się troszeczkę od wybrzeża, okazało się, że znalezienie miejscówki nie jest aż takie trudne. No nie jest może to idealne miejsce, jest tu blisko ulica, ale wjechaliśmy w drugą, jesteśmy trochę wyżej i no, nie przejeżdżają te samochody tak bezpośrednio koło nas, więc powinno być ok. Prawdopodobnie zostaniemy tu na noc, ale zanim pójdziemy spać, idziemy do miasta, przy którym zaparkowaliśmy i jest to miasto Totnes, tak? Tak jest. Przejeżdżaliśmy już wcześniej przez tą okolicę i strasznie nam się to miejsce spodobało, dlatego no, postanowiliśmy je poznać bliżej. Tak na marginesie, miasto to pamięta czasy wikingów, więc chodźmy je zobaczyć. Monika się śmieje, bo tą kwestię już mówię 10 raz, tak na marginesie też. No to nie jest takie proste mówić do kamery, no ale cóż. Do 10 razy sztuka. U nas takie jest powiedzenie, taka reguła. A, jeszcze światło. Oczywiście płaszczyk przeciwdeszczowy musi być. Bez niego się nie ruszam. Wcześniej zaparkowaliśmy tutaj na dole. Jak widać, bardzo ciche sąsiedztwo, dużo kamperów, ale ta ulica jest bardzo głośna. Jeździ tu dużo samochodów, więc przenieśliśmy się tu na górę właśnie. No, może będzie lepiej. Za panowania Henryka VIII był to ośrodek handlu tkaninami. Jak widać, no jeszcze coś po tym pozostało. Jest mnóstwo sklepów z różnego rodzaju tkaninami, materiałami. Może jakieś zasłonki do wana. Szwendamy się tak tutaj z Moniką po uliczkach, bo szukamy zamku. Bo właśnie od tego zamku zaczęła się cała historia tego miasta. Dokładnie w 1907 roku. Nie, 907. Nie w 1000. No, nie wiem, czy zamki budowali w 1907 roku, ale może. Dokładnie z 907 roku pochodzą pierwsze zapiski odnośnie tego miasteczka i to jest właśnie data, kiedy powstał ten zamek, którego nie możemy znaleźć. Znaleźliśmy zamek. Tam widać troszeczkę na górze, są to właściwie ruiny zamku, ale niestety obiekt jest w tym momencie zamknięty, więc nie możemy wejść do środka. No i cóż, powiedziałabym, że pocałowaliśmy klamkę, ale nawet klamki tam nie było, tylko kłódka. Tu stoję i tu odpoczywam, a to piękne miasto będzie nazywać się Totnes. Legenda głosi, że są to słowa Trojana Brutusa, który właśnie wymyślił nazwę tego miasta i je ponoć założył. Idąc dalej, według legendy, właśnie na tym kamieniu, Brutus wygłosił swoją proklamację, kiedy przybył do Wielkiej Brytanii. Od morza, przez rzekę Dart, która była pełna ryb, no i zwabiła go do tego miejsca.
No, nie ma żadnego potwierdzenia, że ta legenda była prawdziwa, ale jest taka tradycja, że do tej pory burmistrz miasta odczytuje proklamacje królewskie właśnie w tym miejscu, stojąc na tym granitowym kamieniu. Gdyby chciał ktoś sobie na tym kamieniu stanąć, to znajduje się on przy Fare Street, przy głównej tutaj ulicy, numer budynku 51. Doszliśmy do rzeki Dart, od której właśnie wszystko się tutaj zaczęło. Właśnie tą rzeką od strony morza przypływali wikingowie i grabili tutaj okoliczne wioseczki, małe miejscowości, zabijając, gwałcąc i grabiąc wszystko, co się tylko dało. I w pewnym momencie postanowili ludzie, że wybudują tutaj zamek. Właściwie to król podjął taką decyzję, żeby tu bronić okolicznych mieszkańców. No i w sumie dzięki temu powstało miasto Totnes w późniejszym okresie. Rzeka ta oczywiście wpływa do morza i jest to w miejscowości Dartmouth, którą na pewno kiedyś jeszcze odwiedzimy, bo jest tam pięknie, malowniczo i no, na pewno warto jest to miejsce odwiedzić. Kurczę, jest tu tyle takich pięknych zakątków, że po prostu nie sposób się oprzeć. Cały czas trafiamy w jakąś taką magiczną uliczkę. Bardzo nas zawróciło to miasto. No ale wiecie, no ile można łazić i zwiedzać i patrzeć i zaglądać w te wszystkie uliczki. Trzeba spełnić angielski zwyczaj i napić się browara. Paweł, tak. Ma szczęście, że jest niedziela po południu i wszystkie sklepy są zamknięte, bo są po prostu magiczne. Jest tu mnóstwo sklepików z rękodziełem, w ogóle ubrania są zupełnie inne. Zupełnie jest inny klimat, taki całkiem nieangielski, można powiedzieć. No dużo właśnie takich ręcznie robionych rzeczy, jakichś ekologicznych. Dużo miejsc takich artystycznych i bardzo mi się to miasto kojarzy z Glastonbury, bo widzieliśmy też kilka takich miejsc magicznych, tak, z takimi spirytualistycznymi obrzędami, jakieś kadzidełka i inne tego typu rzeczy. Hi. Tak, jak widać, ludzie bardzo sympatyczni, uśmiechnięci, mnóstwo młodzieży, no naprawdę warto tutaj zajrzeć, bo atmosfera jest wspaniała. No tak jak Paweł powiedział, idziemy poszukać teraz jakiegoś fajnego pubu. No i napić się jakiegoś chłodnego napoju. Browara, mówiąc krótko. Chciałam, żeby tak ładnie zabrzmiało. No, browar brzmi pięknie. Znowu trafiliśmy nad rzekę, spodobał nam się ten... Yes, we see. Thank you. Thanks. To może jeszcze raz. Trafiliśmy nad rzekę, bo bardzo spodobało nam się to miejsce i ten pub. Siedzieć sobie można na dworzu. No i mamy ten nasz chłodny napój. Tak, ale nie jest to browarek, jest to cider, cydr tak zwany w Polsce. Zrobiony z jabłek, ja mam Thatchersa, a Monika ma... Sandford. Tak, bardzo dobry, z róweczką. Bardzo dobry, taki bardzo naturalny. Nie słodzony, tylko taki prawdziwy, jabłkowy. Tak, ja uważam, że w Anglii mają jedne z najlepszych cydrów. Mhm. Naprawdę są przepychowne. A jak to pięknie pachnie. Do cydru mamy fajne przekąski. Tu są takie... chipsy kukurydziane z humusem i grzanki z czosnkiem. Czosnkowe, garlic bread tak zwane. Ale fajnie to wygląda i pięknie pachnie. Pychotka. We're all
O, słonko, ale super. Witamy Was w nowym dniu. Nocka fajna, cichutka, ale teraz z rana jeżdżę samochodem. Także zbieramy się, bo nas trochę irytuje ta ulica. Zmienimy miejsce. Jakieś bardziej spokojne. Dobrze, że chociaż słoneczko świeci. Także lecimy. Śniadanie już gotowe, ale Monika jest smutna. No niestety, już musiałam się spakować i nie będziemy się widzieli teraz przez 3 tygodnie, także no, aż mnie już apetyt odebrało. Wczoraj właśnie mówiłam do Pawła, że jak przyjeżdża, to od razu mam apetyt i mi wszystko smakuje. No, a potem ten apetyt mi odchodzi, ale cóż, trzeba coś zjeść. Jest tutaj rzeczywiście głośno, także jemy śniadanie i przeniesiemy się w jakieś inne miejsce, żeby tę resztę czasu spędzić jakoś tak przyjemniej. Mi też jest przykro, że już muszę jechać dzisiaj, no ale tak postanowiliśmy na samym początku, ale już wiemy, że to jest ostatni raz, jak tak robimy, że rozdzielamy się, żeby pracować. Następny raz, jak wrócimy do Anglii, no to już postaramy się znaleźć pracę obydwoje w jednym miejscu, żebyśmy nie musieli tak do siebie jeździć, się rozłączać na te 2-3 tygodnie, bo to jest no, takie nie po naszemu. No niestety. No ale damy radę. Co my tu mamy? Przestaliśmy jeść masło i zamiast masła używamy różnych smarowideł. No fajnie by było zrobić coś samemu, będę musiała o tym pomyśleć, ale póki co mamy jeszcze z Polski. Pastę z fasoli, z cebulą i z jabłkiem. Bardzo dobra i ma całkiem fajny skład. Nie, w ogóle nie ma konserwantów, bo ja patrzyłem. Same produkty tylko. No, mamy hummus. Mamy chrzan. I paprykę mamy, z której cieknie nieźle. I kiszone ogórki. To jest coś, czego mi zawsze brakuje w podróży. Brakowało mi tego w Maroku, brakowało mi w Hiszpanii. No w Anglii na szczęście kiszone ogórki są, bo jest mnóstwo tutaj sklepów z polskimi produktami. Ciekawe, czy by Marokańczykom smakowało, bo Anglicy nie lubią kiszonych ogórków. Nie, Anglicy nie lubią. Oni uważają, że to jest coś zepsutego. Nie wiem, jak tak można myśleć. Totnes na Park for Night znaleźliśmy jeszcze 4 parkingi. Oczywiście są one płatne, a na jednym z nich podobno nawet można przenocować, tylko kosztuje to około 10 funtów. My znaliśmy to miejsce darmowe, także tam byliśmy na noc. Ale wydaje mi się, że nawet 10 funtów zapłacić to nie jest jakoś dużo za zwiedzanie tego miasta i za możliwość spędzenia tutaj nocy, bo jest naprawdę super. Całkiem fajne miejsce, aczkolwiek jest tam trochę odgłosów ze stoczni. Tam naprawiają statki, jachty, ale nie jest to jakoś bardzo uciążliwe. Bardziej uciążliwe jest to, jak ktoś stanie z boku i nie wiem co robi, czyta książkę i samochód ma zapalony. To mnie najbardziej irytuje. Zamiast zaparkować, wyłączyć silnik, to nie, prumka ten silnik jeszcze pół godziny. No ale tylko to mnie denerwuje. A tak poza tym to będziemy gotowali teraz i będziemy się musieli pożegnać po obiadku. Ale obiadek dla Pawła. Na rozchodne. Na rozchodne, żeby miał na 2 dni. Chociaż tyle. Rozkosz podniebienia. I tęsknota za tobą będzie mi towarzyszyć. No ale cóż,
Przeżyjemy to. Zabieramy się do pracy. Opłata za parking, tak jak było napisane na Park Fortnite, 10 funtów za noc. Można tutaj zostać maksymalnie 2 doby, ale wydaje mi się, że tak jak już mówiłem wcześniej, opłaca się mimo wszystko, bo miasteczko jest naprawdę warte odwiedzenia. Jak to Moniki tata zwykł mówić, najgorszy to wiatr. I zgadzamy się z tym w 100%. Dzisiaj jest cicho, spokojnie, nie wieje, możemy sobie otworzyć drzwi, a firanki nam nie latają po całym wanie. Także to jest dzisiaj, wydaje mi się... Ja warzywa, ty mięso. No widzicie. Tu masz mięso. Ale noża nie ma. Porządek musi być. Monia warzywa, a ja mięso. To działamy. Zdążyłem powiedzieć, że najgorszy to jest wiatr i zaczęło padać. Angielskie realia. Jak nie urok, to sraczka. A przynajmniej obiad będzie smaczny za chwilkę. Obiad ugotowany, wszystko gotowe. Mamy jeszcze chwilkę dla siebie, także z wami już będziemy się żegnać. Dzięki, że byliście z nami, że nam towarzyszycie. No, dzięki, że nas wspieracie w komentarzach, we wszystkim, co robicie, po prostu dzięki wielkie. Jest nam trochę ciężko, ale już niedługo będziemy znowu razem i cieszyli się kolejną podróżą, a wy, mam nadzieję, razem z nami. No, nam zostało tylko obiad zapakować w pudełka, Pawełkowi podzielić na obiadki na ten tydzień. Także dzięki, kochanie, że mi pomogłaś w gotowaniu. Zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę. No i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Hej! Hej! Breathing.